Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, słuchajcie, dzisiaj jest ważny dzień dla naszej rodziny. Pojechaliśmy razem na wycieczkę rowerową. Tak, i to takie ważne, tak daleko zrobiliśmy 7,5 kilometra, słuchajcie. Ile? 7,5 kilometra i jeszcze trzeba wrócić, to będzie 15. Wspaniale. To ja nie wiem, czy w ogóle jeszcze pociągniemy. Dobra. Teraz tak na poważnie, no to mamy dzisiaj z Michała 5 rozdział. Ja będę trochę mrużył oko, bo słoneczko jest z prawej piękne i cudowne. Jesteśmy w ładnym miejscu, ale myślę, że z tego miejsca to nikt nie wie, gdzie jesteśmy. No. Ale w Rzeszowie, spokojnie. Dobra, no to słuchajcie, to zaczynamy. Pierwsze czytanie z Michała. Tak mówi Pan. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a On będzie pokojem. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Słuchajcie, tam jest takie trudne słowo, zdanie takie w środku. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić, czyli chodzi o Matkę Bożą Maryję. Porzuci ich. To nie, że jakby Bóg o nich zapomniał, tylko że w tym ostatnim czasie niewiele się u nich działo. W takim sensie tego Bożego działania, tego, że Pan Bóg coś przemawia, czy Pan Bóg komuś coś daje. Mało się tego wydarzało. I teraz coś ciekawe, że pewnie zauważacie, że w naszym życiu też tak czasem jest, że mamy czas, kiedy Pan Bóg bardzo dużo do nas mówi. To jest takie fajne dla nas, się wtedy każdy fajnie z tym czuje. Ale przestaje się człowiek fajnie czuć, jak tego Boga słyszy rzadko, nie? Bóg mało mu podpowiada, kiedy trzeba mieć jakby wrażenie, że chodzę sam po omacku. Tak to oczywiście wiadomo, że jeżeli będę szedł w złą stronę, to Bóg coś zrobi, żeby mnie, no najprościej nawrócić, nie? Żeby zwrócić moje kroczenie we właściwą stronę. Ale to tylko pod warunkiem, kiedy będę szedł źle, więc też taki element rozeznania, że w momencie, kiedy Bóg do mnie nic nie mówi, a oczywiście nie żyję w grzechu, bo to też ważna rzecz, no to prawdopodobnie zmierzam w dobrą stronę. To już mówię oczywiście o ludziach, którzy żyją z Panem Bogiem i nie chcą od grzechu do grzechu, tylko od dobrego do lepszego. Amen. No i teraz ta zapowiedź tego Pana Jezusa, no to się często powtarzało bardzo wielu proroków. Wtedy powstanie On, paść będzie mocą Pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągną swą potęgę aż po krańce ziemi, a On będzie pokojem. No i tu też ciekawa rzecz. On mówi, mamy rozciągnąć swą potęgę aż po krańce ziemi. No i powiem Wam, że nigdy na to uwagi nie zwróciłem, że Bóg mówi, no zaraz, Jego lud, lud tego Jezusa Chrystusa, który ma dopiero przyjść, ma osiągnąć swoją potęgę aż po krańce ziemi. No nie boję się tego słowa, które teraz powiem. My jako Kościół mamy być potężni. Potężni. I teraz bycie siostrą, Ty jesteś Kościołem, nie? I Bóg nas zachęca naprawdę cały czas w tych Ewangeliach, jakie poczytasz, wszystkie, gdzie jest, do nas mówi, to On mówi o pomnażaniu dobra, a nie kurczeniu. Oczywiście mówi, wszystko należy do mnie, nie do ciebie, człowieku, więc żeby sobie tego nie przypisywać, nie? Co się pomnaża. Ale, no zobacz, jeszcze raz czytam. Osiądą wtedy te ludy, które pozbiera zewsząd, tak? Bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. Odtąd, czyli dopiero od narodzenia, od misji Jezusa, od zbawienia, od tego momentu Kościół ma się rozszerzać. Jeśli czujesz się być Kościołem, to jesteś odpowiedzialny za Jego rozszerzanie. Nie? Rozciągnie swoją potęgę. Mamy być Kościołem potężnym. Żeby się rozciąga. Tak. To jest, no to jest chyba bardzo ważne. Nawet bym powiedział, na pewno bardzo ważne. No i teraz warto by się nad tym zastanowić, czy dzieje się tak w moim życiu. Amen.
Psalm 13. Bardzo długi dzisiaj jest fragment. Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim. Ja zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Amen. Amen. To tyle. Zaufaj miłosierdziu Bożemu. Ciesz się z Jego pomocy. Naprawdę to jest takie piękne, jak Pan Bóg właśnie pomaga. Ale też uciesz się z pomocy Bożej. Uciesz się z tego, że Pan Ci pomaga. Zaśpiewaj Mu, bo On obdarzył Cię dobrem. No i też jakie to ważne jest, nie? Żeby tak codziennie, każdego dnia widzieć dobro, które otrzymujemy od Boga. Bo każdy dzień jest dobrem. Jak się już zaczyna, to już jest tym dobrem danym. Co my z nim zrobimy, to jakby już należy do nas, tak? Możemy rozciągać potęgę Bożą, albo dać się przestraszyć temu, co jest wokół nas. Ale On obdarza nas dobrem i każdy dzień jest szansą na to, żeby właśnie przyjąć to dobro od Boga. I ja Ci życzę dzisiaj, byś właśnie całym Twoim sercem, duszą i duchem, umysłem, ze wszystkich sił był właśnie nastawiony na przyjmowanie dobra, na przyjmowanie dobra od Boga. I wierzę, że zobaczysz, jak Bóg Cię dzisiaj obdarzy dobrem. Amen. Amen. O, drugie czytanie mamy. 8 rozdział Rzymian, wersety od 28 do 30, czyli niewiele. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. No, słuchajcie, powiem Wam, piękna zachęta jest w tym fragmencie, naprawdę piękna. Albowiem Bóg tych, których przedtem poznał, przeznaczył, aby stali się na wzór Jego Syna, aby byli pierworodnymi między wielu braćmi, aby, co tu było dalej, aby ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą, nie? Czyli Bóg nas, Bóg nam proponuje cały czas poszerzanie tego, kim my jesteśmy, nie? Zaprasza nas do czegoś zdecydowanie większego niż jest dzisiaj. Zobaczcie, w tym pierwszym fragmencie, w tym dzisiaj Michałaszu, mamy fragment: osiądą wtedy, bo odtąd rozciągną swą potęgę aż po krańce ziemi, nie? Od czasu, kiedy przyjdzie Jezus. Czyli my w Jezusie możemy po prostu całą potęgę Bożą rozciągać. Teraz pokazuje, kim my jesteśmy w tym Jezusie Chrystusie, nie? Tych, których przeznaczył, czyli tych, którzy poszli za Nim, no, według Jego zamysłu, są powołani według Jego zamysłu, no to pokazuje im, co mają, nie? Tych zaś przeznaczył, tych powołał, a tych, których powołał, usprawiedliwił, a tych, których usprawiedliwił, też obdarzył chwałą. Czyli my, kończąc to, mamy poruszać się w chwale Bożej, nie? I tak warto dzisiaj chyba nad tym się zastanowić. Czy ja się dzisiaj poruszam w chwale Bożej, czy ja szukam chwały Bożej. Wiem, że ostatnio było wydarzenie w Łodzi, Jemu chwała, amen. Ale teraz, czy ja tą chwałę zawożę dalej do domu, czy ja w tej chwale się poruszam, czy Jemu chwała została w Łodzi, nie? Bo dla nas jest to, byśmy się w tym wszystkim poruszali. Ale tutaj jest początek. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Którzy Go miłują. Czy ja Go dzisiaj miłuję? Którzy Go miłują? Jeżeli Go miłuję, to Pan będzie współdziałał w moim życiu ze wszystkim. No i chyba tego doświadczamy, nie? Że cały czas Pan Bóg daje nam naprawdę tą swoją współpracę we wszystkim w naszym życiu. I chwała Panu. Dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Amen. W złych rzeczach nie współpracuje z nami. I aklamacja Ci z okazji właśnie święta, które mamy, Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Aklamacja bez cytatu. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie się narodziło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.
I to dzisiaj Kościół mówi do nas. To dzisiaj Kościół mówi do nas, mówiąc do Maryi też, tak, że jesteś szczęśliwa, błogosławiona jesteś między niewiastami, szczęśliwa, wczoraj było błogosławieństwo. Dzisiaj jest też o tej, która jest błogosławiona, która jest szczęśliwa. Najświętsza Panno Maryjo i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie się narodziło Słońce Sprawiedliwości i Chrystus, który jest naszym Bogiem. No i mnie to zawsze właśnie zadziwia, ten plan Boży. No, plan Boży, Bóg jest po prostu tak mądry w swoich zamysłach i tak Mu się właśnie spodobało zbawić świat, że sam Bóg stał się człowiekiem i przyjął ciało z Marii i wybrał sobie Marię do tego, żeby ona właśnie, żeby z niej narodziło się Słońce Sprawiedliwości, z jej ciała. Bóg stał się człowiekiem. Jej ciało stało się miejscem, gdzie będzie się właśnie rozwijać ciało Boga. I ona właśnie nosi je w sobie i z niej narodził się Jezus Chrystus. I gdzie to takie doświadczenie przeżywam w czasie Eucharystii, kiedy przyjmuję ciało i krew Chrystusa, że właśnie Bóg stawia mnie w takim miejscu, podnosi do takiej godności i mogę doświadczać Jego chwały, bo we mnie przebywa Jego święta obecność. Ze mnie nie narodził się Chrystus, nie narodzi, tak? Ale jakby mogę być blisko doświadczenia Maryi, kiedy przyjmuję ciało i krew Jezusa i kiedy mam to doświadczenie, że On jest we mnie. I fizycznie jest we mnie, tak jak był w Maryi, fizycznie jest we mnie. A Maryja jest tą rzeczywiście najświętszą Maryją, jest najświętszą Panną, która jest nam dana też właśnie po to, byśmy zobaczyli, jak Bóg wspaniale i cudownie wypełnia swoje plany i zamiary, czyli i to pierwsze czytanie się w niej realizuje. To drugie czytanie, które dzisiaj było, tak? Ponieważ Maryja kochała Boga, współdziałała z Bogiem, a On z nią, dla jej dobra. I to ona właśnie stała się matką Chrystusa, tak? To ją sobie Bóg wybrał i przeznaczył na to zadanie, które jej dał i obdarzył ją chwałą. Patrząc dzisiaj właśnie na Maryję, na jej życie, ale w takiej perspektywie przeznaczenia, zadania, które Bóg ma dla niej, jakby w tym, że to, bo dzisiaj przeżywamy jej narodzenie, czyli jakby ona jeszcze no nie wie o tym planie Boga, ale my już z perspektywy czasu wiemy, jaki jest plan dla niej, na jej życie i popatrzeć też właśnie na siebie, że Ty się narodziłeś, że Ty się narodziłaś w planie Boga, który Bóg ma dla Ciebie, on ma się zrealizować, postawić się właśnie w takim miejscu, miejscu godności, miejscu chwały Bożej. To jest niesamowite, do czego Bóg nas zaprasza i co możemy też odebrać z Jego planu dla siebie, dla swojego życia. I myślę, że dzisiaj ten dzień mógł być takim właśnie zastanowieniem się nad swoim życiem. Jaki jest plan na moje życie? Maryja przyjęła ten plan Boga. W ogóle właśnie to jest w niej piękne, że ona przyjęła plan Boga, bo powiedziała to ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Czyli ona poznała ten plan, przyjęła ten plan i zrealizowała ten plan. I myślę, że właśnie dzisiaj ona jest dla nas takim znakiem, żeby patrzeć na to, jak ja przyjmuję, jak to się we mnie realizuje i jak ja też ten plan realizuję, w jakim jestem działaniu. Tak jak ona. Amen. Amen. Dzisiaj mamy Mateusza, weźmiemy krótszą perykopę, ponieważ w tej pierwszej są te wszystkie imiona wypowiedziane z pierwszego, zapisane z pierwszego, w pierwszym rozdziale Mateusza. Jako rodowód Pana Jezusa. Będziemy już dalej. Krótsza perykopa jest od 18 do 23. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną ze sprawą Ducha Świętego. Mąż Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus.
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, by się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. To znaczy Bóg z nami. No tak, o ile Bóg z nami to jest Emmanuel, to o tyle słowo Jezus jakby bezpośrednio znaczy Bóg zbawia. Bóg zbawia. No, tu jest napisane w tym wersecie, by zbawić lud swój od ich grzechów. Bo ci siostro, pytanie jest, czy dzisiaj żyjesz jako człowiek zbawiony? Czy dzisiaj żyjesz jako człowiek zbawiony, zbawiony od swoich grzechów? Czyli, że twoje grzechy nad tobą nie panują, nie? I że twoje życie zmierza w coraz to lepszą stronę. Życzę każdemu, by tak właśnie było, byśmy w taki sposób mogli żyć. I wtedy nasze życie będzie owocowało i biorąc pod uwagę całe to, całą drugie słowa, no to wtedy to Królestwo Boże będzie się mogło poszerzać, ta potęga Boża, nie? Ale ta potęga Boża wpierw musi mieszkać w nas. W nas. No i tu wiadomo, mógłbym jeszcze mówić o Józefie, o tej sytuacji, którą miał, że chciał potajemnie odsunąć Maryję, bo pojawił mu się anioł. To też jest fajne właśnie z tym pojawieniem anioła, czyli jak masz postąpić jakby skrajnie źle, podjąć bardzo złą decyzję dla jakiegoś Bożego celu, a powiedziałeś Bogu wcześniej, ja chcę pełnić Twoją wolę, to jak będzie trzeba, jeśli Bóg nie będzie mógł tego zrobić człowiekiem, pogodą, czymś tam, to pośle nawet anioła, naprawdę. Po to, żeby Cię nakierować na właściwe tory, nie? No. I tutaj też jest to fajne, no to wypełnienie jest pokazane, oto się, a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Czyli mamy kolejną rzecz, jeżeli coś jest wypowiadane w Królestwie Bożym przez proroków, to to się potem, wcześniej czy później wydarza. Wcześniej czy później wydarza. No i było powiedziane i się wydarzyło. Więc myślę, że no to już kiedyś mówiliśmy o tym, że jako Kościół musimy teraz odbudować też taką rolę proroka, taką w ogóle posługę proroka. Ale myślę, że to jest kwestia czasu i to się właśnie stanie. Amen. Amen. A dzisiaj dla mnie też no, jest też odpowiedź na to, co było powiedziane w aklamacji. Właśnie, no jak mają się zrealizować te plany, te zamiary Boże i tak dalej w moim życiu, jak mam to znaleźć? No patrząc dalej na Maryję, no jak się z nią to wszystko stało? Mocą Ducha Świętego. Duch Święty stąpił na nią. Duch Święty stąpił na nią i zrealizował się Boży plan, czyli jakby też taka zachęta i zaproszenie do tego, żeby właśnie przyjmować codziennie Ducha Świętego, który jest nam dany, który jest dla nas, który chce z nami i w nas przebywać. Właśnie tak jak w Maryi, aby działy się rzeczy Pańskie, aby wypełniało się w Twoim życiu i w Tobie Słowo Pańskie. Słowo Pańskie. Potrzebujemy Ducha Świętego. Amen. Amen. Z Duchu Święty. Teraz stąp na tę ziemię, stąp Panie na nas. Każdą osobę, która tutaj w tym Panie parku też Panie będzie, stąpów Panie wszystkich, którzy będą słuchać Panie. I Panie, ja proszę, by Twoja potęga, Panie, poszerzała się w życiu każdego z nas. O tak, Duchu Święty. Ty jesteś Panem, Ożywicielem. Jesteś dawcą życia. Niech Panie, imię Twoje będzie błogosławione. Niech będzie uwielbione i wywyższone. Chwała Tobie jest. Właśnie ja się sprzeciwiam tym wszystkim złym myślom i zdaniom na temat naszego Kościoła. Że on się kurczy, że nic nie będzie, że już nikt nie zostanie w tym Kościele. Ja się sprzeciwiam, Panie, tym słowom, tym przekleństwom, które ludzie mówią na nasz Kościół, Panie. Panie, wypowiadamy, że nasz Kościół będzie się poszerzał w imieniu Jezusa. Ludzie będą się odradzać w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym. Chwała Tobie, Panie. Ty, Duchu Święty, tak się w nas poruszaj, aby świat poznał, aby świat podziwiał Kościół, aby Panie świat chciał być w tym Kościele. Chciał być częścią tego Kościoła. Zobaczył Jego moc, chwałę, potęgę, oręż. Gdybyśmy, Panie, wrócili do tych słów, które wypowiedział Paweł VI, aby Kościół jaśniał, był piękny, wspaniały, wzbudzał podziw i zadumę świata. I niech tak się stanie, Panie. Amen. Ale to my jesteśmy Kościołem, więc do pracy, rodacy. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Do zobaczenia, jak się uda jutro. Pa, pa. Bożego dnia.
naszego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,